Dzień dobry, cześć, hello, Andrzej Stobelski, Północny Londyn. Witam Was i zapraszam do następnego spotkania z płytami winylowymi. Coś mi się, kurde, gwizdek trzepia mojej brudki, bo to nie jest broda, to malutka brudka. Słuchajcie, dobrze, dosyć z brodą, zaczynamy od winyli. Winyli francuskich, całe dwa. Trzeci leży tam, ale go nie będę ruszał ze względu na to, że okładka zniszczona, nie chcę Wam pokazywać. A mamy fantastycznego klienta, który akurat jest fanem muzyki francuskiej. I Francis Hardy może nie ma tamtej płytki. No ale to kiedy indziej. Pokażę Wam tą płytę, jeśli dostanę, oczywiście w lepszym stanie okładki, bo płyta jest fantastyczna, to może nie, ale w dobrym stanie, w bardzo dobrym stanie. Ale okładka słaba. Ok, Mire Mathieu, Olympia. Czyli można wywnioskować, że nie w londyńskiej, a w paryskiej Olympii zaśpiewała Mire Mathieu. Mire Mathieu i Olympia. Dobrze, ja sobie pozwolę nie przeczytać tytułów. To wszystko jest napisane. Tak, okładeczka Gayford wygląda. To wszystko jest chropowate. Dobrze, teraz mamy podwójny album. Zdaje się, że wydany na rynek niemiecki. Philips wydał. Johnny Holiday. Johnny Holiday dał album 20 Kitres auf Zenit. Nie wiem, o co chodzi. W każdym bądź razie śpiewa po francusku. I o to się właśnie rozchodzi, żeby śpiewał po francusku i śpiewa. Pink. Dobrze, lecimy do Erika Claptona. Słuchajcie, w ogóle Johnny Holiday zdaje się, że był tak zwanym francuskim Elvisem Presleyem. Odpowiednik Elvisa Presleya we Francji to właśnie Johnny Holiday, który zmarł chyba ze 3-4 lata temu, a może już 6, bo ten czas tak szybko leci. Ok, Eric Clapton, Backlist Erika Claptona, to za 10 dni w Słupsku. Tani Tatikaram, Ancient Heart i tu mamy przede wszystkim Twist in My Sobriety, Good Tradition, Cathedral Song, no sporo fajnych kawałeczków, Valentine Heart, pamiętam, 89 rok, a płyta, którą powstała roku? 88. To musiała gdzieś na przełomie 88-89 roku, bo u mnie, w mojej, może nie płytotece, bo wtedy słuchało się kaset magnetofonowych raczej, to jedna z najlepszych kaset, jakie miałem na stanie w tym momencie. Ok. The Prince, Trust Collection, proszę bardzo. Jonarama Trading, Gary Brooker, Kate Bush, Eric Clapton, Phil Collins, Dice Race, Duran Duran, Genesis, Imagination. Zdaje się, że tu niedaleko, z 20 mil od tego miejsca, odbył się koncert. I na tym koncercie występowali m.in. właśnie ci wykonawcy. Ciekawe, czy tutaj coś pisze o tym koncercie. No nie, za dużo czasu, za dużo pisania, za dużo czasu by mi zajęło, żeby znaleźć cokolwiek. A na dole nic nie pisze. Ok, Heart of Stone, czyli serce z kamienia, kamienne serce. Kto takie serce twarde, kamienne ma? No, Cher. Bo jeśli ma się miękkie serce, no to trzeba mieć coś innego twardsze. Ona akurat ma coś innego miękkie, a już serce ma kamienne. Ok, Duke Genesis, zdaje się, że już wszystko co mieliśmy, to sprzedaliśmy. A mieliśmy naprawdę duże ilości, duże pokłady tej płyty i ponoć wszystko, tak samo Invisible Touch, mnóstwo płyt mieliśmy, nie mamy ani jednej, a tu mamy właśnie Genesis i album Duke. Teraz największe przeboje grupy Bee Gees, słuchajcie, Bee Gees, trifold okładeczka, tak to wygląda, z trzech części się składa, dlatego jest trifold, już wiele razy mówiłem, pokażę Wam jeszcze labele, jak wyglądają, znaczy może jedną płytkę. Proszę bardzo, na labelu jeden z wykonawców, jeden z Bee Geesu, na drugiej stronie drugi. Na drugiej płycie jest podobna sytuacja, czyli można by było wywnioskować, że na stronie czwartej cały zespół razem jest. A nie pamiętam, a sprawdzę, a co mi zależy. W każdym razie chyba tak, bo widzę już na okładce, no ale wyciągnę już. Maurycy, a nie, to nie Maurycy. Proszę bardzo, cały zespół. I ostatni członek grupy Bee Gees. Proszę bardzo, bardzo fajny labelek, sympatyczny. Tylko powiem, że płyta nigdy nie była, no przynajmniej ta na pewno nie była nigdy grana. Jest mintowa.
To samo dotyczy tej strony. Tam nie sprawdziłem. Ach, czemu nie? Ale podejrzewam, jak druga płyta jest mintowa, to pierwsza też powinna być mintowa. No dobrze. Chowam tą płytkę, lecimy dalej. Po Bee Gees mamy Bee Gees i ESP. ESP to był chyba największy przebój. You Win Again to był następny ich przebój. Mamy mnóstwo tej płyty na stanie. Wczoraj Teresa mówiła, żebym się nie kupował, ale to za późno, bo już była zakupiona, ale chciała inne płyty Bee Gees. No to ma chociaż największe przeboje. Albo te największe przeboje. Z tym, że tu mamy do czynienia z wczesnymi przebojami. Lata 60., lata 70. Proszę bardzo, Bee Gees i Best Of. I mamy m.in. Holiday, I've got to get a message to you, I can see nobody, words, I started a joke, a word, first of May, Massachusetts. I mamy jeszcze Gorączkę z sobotniej nocy, gdzie też występuje Bee Gees. Ale oprócz Bee Gees jeszcze wielu innych artystów występuje. Chyba dwie płyty wrzucone do jednej koperty. Znaczy, nie koperty, tylko do jednego rękawa, nie wiem jak to nazwać w sumie, okej. Okay. Teraz mamy po płytce równo, balans jest utrzymany, no wtedy już jest fajnie. Okej, okay, wow. Jest song. Tam był trifold okładeczka, a tu mamy chyba fourfold, cztero razy składana. Słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery. Tak wygląda płatka jest. Przerzucę wam na drugą stronę. Zdaje się, że okładeczka była wydrukowana z innym numerem katalogowym, a płyty mają inny numer katalogowy i jest naklejeczka tutaj właśnie z Atlantic i numer katalogowy K645. Taki numer katalogowy. Rok, amerykańskie wydanie, 73 rok. No fajne, no płyty, jedna strona ma jakąś tam rysę. Czyli na 6 stron, bo to potrójny album jest, na 6 stron, jedna strona ma lekką, delikatną rysę. Poza tym mint. Jeszcze sprawdzę to przy lepszym... No tam było dobre światło, ale dużo płyt kupowałem i szybko może coś ominąłem, ale to jeszcze sprawdzę przed wystawieniem, albo Tyrenia sprawdzi. Ok, Police, Synchronicity i grupa Police. Wojny mamy już za dużo. Ale Gwiezdnych Wojen to nie mamy. Wojny Gwiezdne, proszę bardzo. Podwójny albumik. Za 10-15 dni w Słupsku. Jeszcze przed świętami będzie w waszym domu, jeżeli będziecie chcieli kupić. Krótko przed świętami, ale będzie. Ok. Revenge i grupa Eurythmics. Czyli ta dwójka przed Eurythmics stworzyła zespół The Tourist. To była połowa zespołu The Tourist. Po rozpadzie The Tourist Pozostała dwójka, która założyła zespół Eurythmics i trochę inną muzyczkę zagrała. Tam bardziej rockowo było, tu bardziej popowo, tu bardzo popowo nawet. Okej, okay. Mamy książeczkę, mamy epkę i mamy podwójny album. Czyli Stevie Wondera, Piosenki w tonacji życia. Proszę bardzo, podwójny album z książeczką i z epką w środku. Jeszcze książeczka to zazwyczaj wszędzie występuje, właśnie gdzieś mi się chyba wbiła. Ale z epką jest problem, a tu akurat mamy do czynienia. Proszę, pokażę wam. Epka. Co to znaczy epka, co? Zaraz ktoś się zapyta. Bo książeczka to wiecie co, a epka nie wszyscy mogą wiedzieć. Epka to jest po prostu singielek, na którym extended playing, czyli wydłużone granie. To mamy maxi singielek na 33 1/3 obrotów. Ciekawe, czarny jest, ale chyba zazwyczaj był czarny. Mintowy maxi singielek, proszę bardzo. Wydanie wygląda na portugalskie, chociaż nic nie pisze. Ale tak po labelu to widzę taki, kurde, bardziej nieangielski label. Ale nic nie pisze, no dobrze. I na tym singielku znajdują się 4 kawałki. Tradycyjny singiel na 45 obrotach, 2 utwory. Na tym 33 1/3 obrotów, 4 utwory. Jakie utwory? Saturn, fantastyczny kawałeczek. Ebony Eyes, fantastyczny. To w Ebony Eyes, to chyba nagrany jest na podwórku, gdzie dzieci się bawią, tak dalej, a później zaczyna się muzyczka. All Day Sucker, cały All Day Sucker, nie wiedziałem co to jest. Kiedyś sobie postanowiłem znaleźć w internecie o co chodzi. All Day Sucker. Sucker to olbrzymi lizak, takie były kiedyś w Polsce też, pamiętam. To bardzo duże lizaki, większy chyba od tego, właśnie okrągły, większy chyba od tego singla, może tak jak ten singielek.
No i się go lizało. I po prostu lizak, który starczał nas cały dzień lizania. I dlatego jest all day sucker. I na koniec easy going evening. Okej, okay, mama's, my mama's call. Dobrze, rzucam tą płytkę z powrotem do środka, może to odłożę, później poskładam. Już nam zostały trzy płyty. Słuchajcie, jedna z tych trzech płyt to obietnice. Obietnica i grupy, no nie grupy, tylko no grupa, dobrze, Shade to jest grupa. Shade, zespół Shade i obietnice. A po gry nazwa pochodzi od imienia wokalistki. Okej, okay, Supertramp Paris, mogę to jeszcze sprawdzić, ale z tego co kojarzę to jednak grupa. Supertramp Paris, czyli podwójny koncercik z Paryża grupy Supertramp i to m.in. School, m.in. The Logical Song, m.in. Breakfast w Ameryce. Breakfast w Ameryce tutaj, ale tu też mam Breakfast w Ameryce. To jest właśnie ostatnia płyta dzisiejszego filmu Breakfast w Ameryce i grupa Supertramp. I to na tyle. Słuchajcie, do usłyszenia, do zobaczenia. Mam nadzieję, że jeszcze ze 3-4 filmy zrobię. Może już nie z Londynu, a ze Słupska, z nowymi propozycjami, które jeszcze mogą dotrzeć do Was na święta wielkanocne. Zajączek, na zajączka. Słuchajcie, dobrze, żegnamy się, trzymajcie się ciepło, słodko, zdrowiu. Tego Wam serdecznie życzę.